Słuchajcie, my w kolejnym orędziu Rady Śląska Cieszyńskiego wszelkich przymiotników postanowiliśmy pokazać w Warszawie, jak to się robi. Ja, ponieważ jak wiecie, ostatnio Warszawa zmaga się z problemem wymiany sędziów. I my, obserwując cały ten ferment społeczny i zamieszanie, i te liczne protesty przed sądami, postanowiliśmy nauczyć Warszawę, jak się sędziów wymienia na prowincji. Ja. Temu Rada Śląska Cieszyńskiego zaraz wymieni sędziów Sądu Rejonowego w Cieszynie. I zobaczycie, że obędzie się bez fermentu i zamieszania społecznego. Ja. Wymieniamy. Wymieniamy. Prezes sądu Piotr Stanclik. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Cieszynie Anna Trybuła. Przewodniczący Wydziału Cywilnego Maria Krzywoń. Przewodniczący Wydziału Karnego sędzia Piotr Stanclik. Przewodniczący Wydziału Rodzinnego sędzia Gabriela Bogacz. Przewodniczący Wydziału Pracy sędzia Anna Trybuła. Przewodniczący Wydziału Ksiąg Wieczystych Janusz Szlachcic. I w ten oto sposób, Szanowni Państwo, udało nam się wymienić wszystkich sędziów. I są my pewni, że po takim wymienieniu sędziów żadnych protestów na Śląsku Cieszyńskim nie będzie. Albo przynajmniej nie powinno być. Bo my protestów nie chcemy, nie lubimy, bo w proteście biorą udział ludzie, a przecież ludzie są najważniejsi. Ja, po co mają sobie zawracać głowę jakimś protestem, skoro mogą pracować dla dobra i rozwoju Śląska Cieszyńskiego? Dziękujemy. Dziękujemy.